Ej! Czarnek! I co? Łysa ci? Wiadomość tych czterech kobiet nie jest tak naprawdę do ministra Czarnka. Jest skierowana do prezydenta Andrzeja Dudy. Panie prezydencie, musi pan być bardzo zadowolony, że osobom o moralności tych czterech kobiet sprawił pan taką przyjemność i taką radość. Kiedyś, pomagając panu w kampanii, poświęcając dziesiątki godzin na tę kampanię, uważałem, że po prostu Duda. Moi znajomi, moi przyjaciele, wielu narodowców zagłosowało na pana mimo wszystko. Dzisiaj wiele z tych osób, które po prostu na pana głosowały, z trudem by im przyszło zagłosować mimo wszystko. Panie prezydencie, prawica nie wygrywa wyborów po to, żeby się przypodobywać skrajnym środowiskom, skrajnie lewicowym środowiskom. Prawica wygrywa wybory po to, żeby na przykład doprowadzić do tego, że nie będzie zamkniętej kasty sędziów odpowiadającej tylko i wyłącznie przed sędziami. Reforma sądownictwa weto. Prawica domagała się tego, żeby rzeczywiście rozliczyć, pozbawić generalskich stopni komunistów, którzy odpowiadali za mordy na Polakach, za mordy na księżach, za mordy na ludziach, którzy walczyli o swoją wolność. Zawetował pan ustawę, która zabierała zbrodniarzom takim jak Jaruzelski czy Kiszczak tytuły generalskie. I wreszcie, prawica dążyła do tego, żeby skrajnie lewicowe organizacje nie mogły wchodzić do szkół. Robił to minister Czarnek. Drugi raz zawetował pan tak zwane Lex Czarnek. Panie prezydencie, chce pan być prezydentem wszystkich Polaków, ale zapomina pan, że cała masa z tych ludzi, do których dzisiaj się pan uśmiecha, oni wcale nie czują się Polakami. To są ludzie, którzy piszą, że są Europejczykami, Unijczykami, którzy tak naprawdę non-stop plują na naszą ojczyznę. A pan niestety skrajnie źle zachował się w stosunku do tych ludzi, którzy na pana głosowali, którzy panu ufali i którzy wierzyli, że wybierają prezydenta, który będzie realizować postulaty konserwatywne, bo wygrał pan głosami tych właśnie ludzi.